Cześć, jestem Ronald i prowadzę siłownię biznesu. W tym odcinku powiem Ci, jak stałem się jednym z najbogatszych Polaków oraz skąd ludzie mają pieniądze i dlaczego tym tematem właściwie otwieram siłownię biznesu. Chciałbym, abyś zauważył pewną analogię pomiędzy siłownią a biznesem. Na siłowni mamy przyrządy, różne przyrządy, na których ćwiczymy określone partie mięśni. Podobnie w biznesie mamy różne narzędzia, różne możliwości zarabiania pieniędzy. Można powiedzieć, że ludzie zdobywają bądź posiadają pieniądze na dwa sposoby, dwa rodzaje. Ja bym to podzielił w ten sposób, że są to sposoby nielegalne oraz sposoby legalne. I chciałbym teraz przejść do sposobów nielegalnych. Nimi nie będziemy się zajmowali w tym programie ani w żadnym kolejnym, natomiast myślę, że warto o nich wspomnieć tutaj. Również w komentarzach pod poprzednim odcinkiem pojawiły się takie sposoby. Tak więc zaczynamy. Handel rzeczami, które są nielegalne, na przykład broń, narkotyki, ludzie bądź organy ludzkie, napady, haracze, rozboje, porwania dla okupów, oszustwa, oszustwa podatkowe, wyłudzenia VAT bądź lewe zbiórki pieniędzy, wszelakiego rodzaju szeroko rozumiany terroryzm, oryginalna inżynieria finansowa. Na pewno słyszeliście o firmie Ambergold bądź o schematach Ponziego. Korupcja, zarówno na niższych szczeblach, jak i na szczeblach rządowych. I ostatni punkt, są to kradzieże. Myślę, że dałoby się jeszcze wymienić parę innych rzeczy, ale je już pominiemy. Przejdźmy do drugiej części związanej z legalnym sposobem zdobywania pieniędzy. I tutaj zaczniemy od punktu pierwszego, który jest Wam wszystkim zapewne znany. Jest to wynagrodzenie za pracę, czyli innymi słowy sprzedaż własnego czasu. Podkreślam własnego. W tym punkcie chciałbym zawrzeć wszelkiego rodzaju wynagrodzenie za pracę na etacie, za umowy cywilnoprawne, za pracę na zasadzie podwykonawstwa B2B, która jest popularna wśród zawodów takich jak informatyk czy lekarz, gdzie jest pewnego rodzaju optymalizacja podatkowa. Natomiast przejdźmy do punktu drugiego. Jest to socjal i wszelkiego rodzaju zasiłki. 500+, itd., itp. Punkt trzeci, dość istotny, który pewnie większości z Was jeszcze nie dotyczy, jest to emerytura i odszkodowanie. O tym zagadnieniu będziemy mówili w kolejnych odcinkach Siłowni Biznesu. Punkt czwarty, można bogato się urodzić. Na to niestety nie mamy wpływu. Do tego punktu zaliczam również różnego rodzaju wygrane typu lotto. Punkt piąty. Z pozoru podobny do punktu czwartego, natomiast na punkt piąty mamy wpływ. Jest to otrzymanie spadku bądź darowizny, posiadanie bogatego partnera, partnerki, męża, żony, kochanka, kochanki. Ostatnio oglądałem taki film na Netflixie w tej tematyce. Upadek Grace. Polecam. Punkt szósty. Jest to wzięcie pożyczki bądź kredytu. O tym też będziemy mówili na siłowni biznesu. Punkt siódmy. Jest to sprzedawanie talentów. Jest podobny dość do punktu pierwszego, natomiast działa na troszkę innej skali i nie każdy z pierwszej grupy z osób, które pracują na etacie, które sprzedają swój czas, może sprzedawać swoje talenty, bo nie każdy ma taki talent, bądź nie każdy go w odpowiedni sposób wykształcił. Do punktu siódmego zaliczyłbym sportowców, artystów, celebrytów, którzy osiągają ponadprzeciętne dochody. Punkt ósmy. Do niego zaliczam prowadzenie działalności gospodarczej i zatrudnianie innych ludzi, sprzedawanie ich czasu, umiejętności bądź zdolności. W tym punkcie zaliczam również działalność MLM, czyli Multilevel Marketing. I punkt dziewiąty, bardzo ciekawe, są to inwestycje kapitałowe i one mają szereg podpunktów. Podpunkt A, wynajem nieruchomości. Podpunkt B. Handel nieruchomościami. Podpunkt C. Inwestowanie w akcje, obligacje, udziały, czyli wszelkiego rodzaju papiery wartościowe.
Podpunkt D. Metale szlachetne i surowce. Podpunkt E. Pożyczanie innym pieniędzy na procent. Podpunkt F. Bardzo podobny do poprzedniego. Są to zyski z lokat i innych produktów bankowych typu fundusze inwestycyjne. Podpunkt G. Inwestycje w małe przedsiębiorstwa bądź w startupy. I ostatni już podpunkt jest to handel walutami, w tym w szczególności kryptowalutami. Jeżeli chodzi o inwestycje, można je praktycznie bezproblemowo łączyć z wszystkimi poprzednimi sposobami zarabiania pieniędzy, zdobywania pieniędzy. Zastanów się, z iloma konkretnymi przypadkami inwestycyjnymi miałeś już do czynienia, a z iloma jeszcze nie. Gdzie jest Twoje pole do popisu? Być może odnajdziesz swój ukryty talent, na przykład w inwestowaniu w nieruchomości bądź w akcje. I trzeba ich próbować, tak samo jak na siłowni zwykłej. Idzie się i próbuje się różnych przyrządów. Z czasem wiadomo, co ćwiczenie czego wychodzi nam lepiej, ćwiczenie czego wychodzi nam gorzej, gdzie osiągnąć najlepsze rezultaty. Być może nie znasz się albo nie chcesz znać się na akcjach, obligacjach, ale być może z surowcami, ze złotem. Jest to produkt, w który bardziej wierzysz i ten Ci się spodoba. Zaczniesz inwestować, osiągniesz piękne rezultaty i będzie super. Dlaczego mówię o tych wszystkich różnych sposobach zarabiania, zdobywania pieniędzy? Po to, żeby uświadomić Ci, że w życiu najczęściej bierze się pieniądze z więcej niż jednego źródła, świadomie bądź nieświadomie, ale myślę, że każdy z Was miał kiedyś jakąś lokatę bankową, z której dostał jakieś odsetki, być może uzyskaliście coś w spadku bądź w darowiźnie. Nie skupiaj się tylko i wyłącznie na jednym sposobie zarabiania pieniędzy. Gorąco Cię zachęcam do skierowania swojej uwagi właśnie ku inwestycjom. Jest to coś, co może zapewnić Ci dużo lepszą przyszłość pod względem finansowym. Na samym końcu tego odcinka znajdziesz tabelkę z krótkim podsumowaniem tych różnych sposobów zarabiania, zdobywania pieniędzy. Będą tam dodatkowe kolumny. Chciałbym, żebyś zwrócił na nie uwagę. Jeszcze jedna ważna sprawa. Możecie się ze mną zgadzać, możecie się ze mną nie zgadzać, możecie się zgadzać na przykład w 90%, a w 10% nie. Jak najbardziej jestem otwarty na wszystkie konstruktywne komentarze pod tym odcinkiem i pod każdym kolejnym. W jaki sposób stałem się jednym z najbogatszych Polaków? Bardzo prosto i bardzo szybko. Myślę, że Ty też możesz tego dokonać. W określeniu jeden z zawsze trzeba podać liczbę, żeby to zdanie miało jakiś sens. Jeden z 10, jeden ze 100, jeden z 10 najlepszych, największych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W określeniu stałem się jednym z najbogatszych Polaków. Jest to tak samo, jakbym powiedział, jak się stałem jednym z Polaków. Tak więc Ty też jesteś jednym z najbogatszych Polaków, zarazem jesteś jednym z najbiedniejszych Polaków. Polska jest jednym z najbogatszych krajów na świecie, ale zarazem, patrząc z drugiej strony, jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Musi występować liczba. Albo liczba określona, albo dany procent. Określenia jeden z można używać na przykład w kontekście jeden ze 100 najbogatszych Polaków, kiedy pozycja danej osoby na liście waha się pomiędzy 70. a 90. miejscem. Podobnie u sportowców. Jest ktoś jednym ze 100 najlepszych tenisistów na świecie, bo to zależy od rankingu, zależy od danego wyniku. W każdym razie mieści się w jakimś zakresie. Określenie jeden z jest jednym z najchętniej używanych słów przez dziennikarzy, przez marketingowców, po to, żeby wzmocnić jakiś nagłówek, wzmocnić określenie jakiegoś produktu. Zawsze można powiedzieć, że nasz produkt jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Zadanie dla Was. W komentarzach pod tym filmem napiszcie, w jakim stopniu procenty opodatkowane są w Polsce dochody z tych różnych sposobów, które wcześniej wymieniłem. Może nasuną się Wam jakieś wnioski. Aha, i mając na uwadze te wszystkie sposoby zarabiania pieniędzy, zastanów się i zapisz w komentarzu, jaki jest średni miesięczny dochód Polaka, jak to się ma w relacji do średniej krajowej, która na dzień dzisiejszy wynosi 5500 brutto około. Czy ten dochód, o którym mówię, jest większy, mniejszy? Jak myślisz?